Dla wiary Twojej Pan Bóg ujawnia się Tobie w objawieniu świadectwach świętych i proroków, w wydarzeniach życia Twojego, w opatrzności. Bóg mówi, obdarowując, ochraniając, zwłaszcza od upadków. Pan Bóg jest zapatrzeniem się na człowieka, zauroczeniem się nim. Ty jesteś obiektem umiłowania Bożego. I Tobie wypada być czułym, wrażliwym, wdzięcznym, współmiłującym. Największe znalezisko Twego życia, skarb Jego, to Pan Bóg. Trzeba się tym pochwalić światu, okrzyczeć, wznieść okrzyk radości i powiedzieć, znalazłem Boga. I w tym będzie wszystko. Wiara Twoja zabierze Cię światu, wyłączy z jego dziejów i logiki, postawi Cię w sytuacji konfrontacyjnej, abyś z gorliwością wyłożył światu dokładnie, że jest droga wiodąca do zbawienia, abyś świat zatruty samouwielbieniem ratował przed skutkami tego zakłamania. Człowiek Boży, czyli w mocy Bożej, dzielnie będzie uchylał twierdzenia bezbożnego świata, który najwięcej nie potrzebuje Boga. Świat nieboży potrzebuje siebie. W egoistycznej postaci oczekiwanej samodoskonałości i samospełnienia. To fikcja, utopia, którą szaleńcy, ale nieboży, jakoby usiłowali wprowadzić w czyn. Owocem tego był rozlew krwi w wojnach i rewolucjach. Pan Bóg całkiem otwarcie mówi Ci o sobie, abyś Ty był święty, Boży, byś był obdarowany przez Niego, a wobec świata byś był wysłannikiem Bożym. Brak bowiem wiary, czyli interpretacji logiką Pana Boga tego, co rejestrują Twoje zmysły. Brak tej interpretacji logiką Boga czyni Ciebie człowiekiem zranionym. Brak wiary jest raną. Jest jak po okradzeniu. Człowiek bez wiary, jak ktoś, kto głodny, bo nie chciał jeść, gdy dawali. Jak głodny, który nie chciał jeść, bo kaprysił. Człowiek nasycony może być tylko Bogiem. Czyli wierzący jest nasycony. I przyjęcie Boga daje bliskość z Nim jednoczącą. I w tej jedności już nie z siebie i nie dla siebie, ale w Bogu i w imię Boże możesz prosić. A cokolwiek w imię Boże
będzie oczekiwana. Nic Ci Pan Bóg nie odmówi. Wszystko będzie Ci dane, ale w imię Jego. To wyrażenie w imię Jego to nie jest sposób na Pana Boga, by nim manipulować, tylko to są warunki sprawiedliwego znalezienia się przed Bogiem. W imię Boga oznacza w łączności z Bogiem, w jedności z Jego zamysłem, w mądrości Jego uczestniczenia. W imię Boga może przemawiać ten, kto opiera się na Bogu, kto jest z Bogiem, bo Go wybrał. Człowiek taki, który coś może w imię Boga, jest człowiekiem Bożym, przynależącym do Niego, to inna jakość człowieczeństwa. To jest człowiek wyzwolony z przymusu światowego. To człowiek, który chlubi się Bogiem, jest Bożym orężem przed światem. Świat, czyli ofiara własnego ateizmu, świat, czyli ślepiec zagubiony, czyli ktoś, kto pozbawiony jest prawdy, świat, czyli społeczność bez Boga, nie ma logiki, celu, prawdy i sensu. Dlatego świat jest polem do zagospodarowania, odzyskania, jest zadaniem, aby ten świat przeobrazić w Królestwo Boże, w Kościół, w świętych. I Tobie przypadła taka rola, byś wziął udział w trudach głoszenia Ewangelii. Byś z zapałem nauczał świat, który o Pana Boga nie pyta, który Pana Boga unika i którego ambicją jest być przeciwieństwem Pana Boga i niepodobieństwem do Niego. Do takiego świata, jak nieproszony gość, masz iść w porę i nie w porę i masz swą odmiennością, wytrwałą odmiennością prowadzić świat do przeniknięcia go Panem Bogiem. Skutek nie jest większy od przyczyny. Wiara świata będzie się więc brała z wiary Twojej. Żeby świat wierzył, sam musisz być żywą miłością, abyś nie dla egoizmu swojego, ale w imię Boże, jako proszący o cokolwiek, mocą Boga przywrócił kogoś Panu Bogu. Nie będzie Ci wtedy odmówione. Najwięcej, co masz bowiem pozyskać, to drugi człowiek dla Boga. Jeśli w imię Boże z mocy Boga w Tobie, to będzie Ci dane. Sytuacje, ludzie, okoliczności, twarde, zagubione, oddalone radykalnie,
nie są sytuacjami ziemskiej nieodwracalności. Bóg jest Panem ludzkich serc. Może On Tobie i Twoim umiłowanym zabrać to oparcie, tę okoliczność pomyślności grzechowej, aby się opamiętać i wrócić do Pana Boga. To jest możliwe. Sytuacja więc, w której jesteś, jest sytuacją, byś prosił Pana Boga o cud. Może o wiele cudów, ponieważ zatwardziałość świata jest niebywała w swej intensywności. Któż więc zmierzy się z głupotą tego świata? Pan Bóg w Jego łasce, łaska Jego, czyli Bóg w Tobie, oto oręż i wypełnienie. Możesz, a jak możesz, to powinieneś wołać w mocy Ducha Świętego, który został Ci dany. Możesz wołać i przyzywać, aby On przywrócił do życia i prawdy zagubionych, ogłupiałych, tych, którzy nie poznają sensu życia i prawdy. Odejście Jezusa do Ojca i posłanie nam Ducha Świętego to są dary dla pełni naszej. Pełnia z obdarowania Bożego to oręż, nie dodatek do ziemskości, ale to całkowitość na ziemi Boża. Poddaj więc swoje serce przeobrażeniu i wołaj do Boga, uświęć mnie w prawdzie, uczyń serce moje według serca Twego, uświęć mnie, obmyj mnie. Wołaj w tych i innych słowach nieustannie, aby świat był brzmieniem modlitwy błagalnej, w której człowiek prosić będzie o Boga. W takiej okoliczności można doświadczyć w duchowych oschłościach, kiedy człowiek z trudem się modli, choć tego pragnie. Nie jest pewny swej wiary. Stan trudności duchowych wyciska mu łzy, a zmagania jego nie przynoszą widocznych rezultatów. Ciemność takiej wiary zmusza do wysiłku. I chodzi o to, że bez ciemności wiary właśnie taki wysiłek serca wydobywał z siebie. Gdyby świat śpiewał Bogu hymn pochwalny, gdyby świat był adoratorem Boga, historia świata miałaby inny przebieg. Ale świat sobie znalazł różne pasje nieboże. Gdy nie ma prawdy, a rządcy tego świata zabiegają o coraz większe zniewolenie narodów, a zniewolenie narodów dokonuje się przez nałożenie
kajdan zakłamania i propagandy kłamliwej, wtedy daje się ludziom wymyślone treści, środki i cele zastępcze i wynosi się do rangi bóstwa różne trucizny, które pochłaniają ludzki umysł. U nas podtruwa się naród imprezą zwaną euro. Wkrótce świat będzie podtruwany imprezą nazywaną olimpiadą. Już ma być rozpalony ogień w Grecji na Olimpię, jak za czasów pogańskich, by go jakoś tam przywieźć. I przez 12 tysięcy kilometrów na Wyspach Brytyjskich to obnosić. W sztafecie. Jak świętość. Będzie impreza. Sportowcy się zakwalifikowali. Nawet polskie bokserki wystąpią. Ale dyscyplina sportowa. Może kiedyś doczekamy się dyscypliny plucia na odległość pod wiatr. I tym podobne inne ogłupiejstwa są treścią wsączającą się w ludzkie serca, tak by nie zagościł tam Bóg. To trzeba by się zagnieździło tam wiele chwastu i tym podobne. Miej oczy, abyś widział Boga. Czas życia to jest czas wyostrzania swego człowieczeństwa, aby było coraz bardziej wrażliwe i czułe na Boga, bo ostrość Twego miłowania pozostanie Ci na wieczność. Módl się więc, aby to, co czynisz, było w imię Boga, ze względu na Niego, a na pewno dla Ciebie. Bo wszystko jest dla Ciebie. Módl się więc i nie ustawaj, aby Ci świętości Twojej nikt nie zasłaniał, abyś się nie dał przysypać nieśmiałością, gdy przyjdzie krzyczeć i bronić tego, co święte. Módl się, aby świat wobec Ciebie zatrzymał się w swej bezczelności, aby wokół Ciebie była przestrzeń prawdy i mądrości Bożej. Pan Bóg chce w Tobie wiele darów swoich wypielęgnować i chce Ciebie wyposażyć w siebie. Nie daj Boże, byś ciągle nie poznawał godziny nawiedzenia swego. Ta godzina już jest, ale wkrótce się może skończyć. To nawiedzenie Boże, jak zwiastowanie Pańskie, jest obdarowaniem. Módl się więc o mądrość, aby Ci świat w głowie nie namieszał, abyś nie był zmanipulowanym operatorem dóbr doczesnych, w którym położyłbyś nadzieje, których świat nie spełnił.